Witam w Akademii Pszczelarza. Dzisiaj naszym gościem jest pan profesor Paweł Chrobiński z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry. To może na początek powie nam pan, czym zajmuje się na co dzień w swojej pracy. Moją specjalność jest to apipatologia, czyli choroby owadów użytkowych. No i tym zajmuję się praktycznie od początku kariery. No i z takich zagadnień też prowadzę zajęcia dla studentów medycyny weterynaryjnej, no akurat na Uniwersytecie naszym we Wrocławiu. Dla pszczelarzy jest pan znany jako autor książek na temat walki z warozą. Czy coś w tym temacie się dzieje? Czy są jakieś uaktualnione informacje na temat walki z warozą? A może ma pan jakieś sztuczki, którymi mógłby się pan z nami podzielić na temat walki z tym, jakby nie było największym wrogiem pszczelarza? To znaczy, akurat pozycja dotycząca warozy będzie wznowienie, ponieważ zmienia się trochę między innymi sytuacja lekowa w naszym kraju, bo przybywa nam nawet tych pozycji lekowych. Natomiast takich tajemnych sztuczek, no to nie wszystko można zdradzić od razu, ale ja pewne takie rzeczy propaguję dotyczące może nie samych leków, no bo co do leków to mamy sytuację ustaloną, bo to jest administracyjnie, musi być lek zarejestrowany. Natomiast pewnych, powiedzmy sobie, takich już technologii pasiecznych z wykorzystaniem różnych elementów w terapii również lekowej, połączenie pewnych zabiegów pasiecznych z terapią lekową, żeby ta skuteczność była wyższa, bo to dzisiaj jest największy problem, uzyskanie stosownej skuteczności leczniczej. Mimo takiej szerokiej gamy leków, jak to ładnie wygląda, no ale substancji czynnych dalej jest bardzo, bardzo niewiele. Tutaj pojawia się często zarzut pszczelarzy. Dlaczego w Polsce bazujemy właściwie tylko na amitrazie i kwasach organicznych, a nie są u nas dozwolone takie substancje, które stosowane są na przykład w Niemczech czy w Stanach Zjednoczonych? Dlaczego tak jest? Znaczy, żeby lek został dopuszczony na rynek, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych i Medycznych musi wydać stosowną akceptację, że taki lek jest zarejestrowany w naszym kraju. Jeżeli jakiś kraj ma nawet swoją własną narodową rejestrację, to nie znaczy, że narodowa rejestracja jest ważna w całej Unii. Żeby lek był również u nas, to jest albo rejestracja unijna, albo musi firma przeprowadzić rejestrację tego leku w naszym kraju. Jeżeli nie jest zarejestrowany, no to automatycznie zgodnie z przepisami prawa nie może być stosowany. To tak wygląda. Natomiast pszczelarze również prowadzą import równoległy i często substancji, które nie są dopuszczone niestety do zastosowania nawet na terenie Unii Europejskiej ze względu na niebezpieczeństwo pozostałości tych leków w produktach pasiecznych, no i potem ewentualnie negatywnego wpływu na konsumenta. I to największe zagrożenie jest, czym się, można powiedzieć, dzisiaj mierzy weterynarz. A czy są prowadzone badania mówiące o tym, jaki jest odsetek pszczelarzy, którzy leczą swoje pszczoły środkami niedopuszczonymi do obrotu w naszym kraju? Jest taki dosyć problem, bo nawet jeżeli my próbujemy w pewnych ankietach pozyskać informacje co do, powiedzmy, tego całego asortymentu, który stosuje pszczelarz, część z nich przyznaje się do niedozwolonych wręcz praktyk, ale mamy gorszą sytuację. Tak, szacujemy, że nawet 2/3 pszczelarzy nie spełnia wymagań prawidłowej terapii tego, co mamy. I to jest coś, co nas najbardziej boli, że my ich szkolimy, my ich kształcimy, mają stosowne informacje w etykietach i nawet nie potrafią się czasem dostosować do tego, co jest. I to jest kłopot. To też jest problem, ponieważ pojawiają się głosy, że amitraza przestała działać. Pan z kolei wysnuł teorię, że zmienił się cykl biologiczny roztocza. I może nie być tak, że amitraza przestała działać, tylko po prostu nie nadążamy za cyklem rozwojowym roztocza. Znaczy, ja myślę, że cały problem wynika z plastyczności pasożytów. Pasożyty szybciej się przystosowują do sytuacji zaistniałej, niż my potrafimy zareagować. Z drugiej strony, jeżeli przez 30 lat stosujemy lek krótko działający w postaci dymu, który stosowaliśmy w przerwach co 4 dni, to automatycznie dokonaliśmy sami selekcji, że ten pasożyt, który zdążył uciec przed terapią, przeżył i przekazał tą cechę swojemu potomstwu i ona się utrwaliła. No i to mamy już potwierdzone doświadczalnie. Więc nawet badania na rodzinach, gdzie nie ma czerwiu z wykorzystaniem amitrazu, nie wykazują tego, że amitraz przestał działać. To znaczy, mamy doniesienia ze świata również, bo w Polsce nie było takich specjalnych informacji, że amitraz może również wywołać lekooporność u pasożyta. I takie badania akurat z Włoch czy z Francji mieliśmy, ale tam jest inna postać leku, bo to jest lek, który długo, można powiedzieć, przebywa w ulu przez kilka tygodni. Natomiast nasza postać była o tyle fenomenalna, że amitraz wprowadzony w postaci dymu bardzo szybko ulega potem rozkładowi do półproduktów, a te półprodukty po pewnym czasie również się rozkładają. I nie ma takiej silnej presji na wytworzenie właśnie tej lekooporności. Dlatego
to była ta, to, co nam najcenniejsze zostało, sposób wprowadzenia. Może paskudny, bo nie każdy lubi spalać tabletki, dym. To wszystko nie jest też ani zdrowe, ani przyjemne, ale nie było tej presji na wytwarzanie lekooporności. No więc nie można już twierdzić, że mamy w całej Polsce oporne pszczoły, znaczy oporne pasożyty na amitraz, no bo już wtedy w ogóle te leki by nie działały ani w postaci pasków, ani w postaci tabletek. Natomiast presja jest i zmiana życia pasożyta też obserwujemy, bo nawet ja twierdzę, że pasieki, które wykorzystują ramki pracy do zmniejszania populacji vara destructor w rodzinach, przez lata mogą doprowadzić do selekcji takiej, bo już to obserwujemy, że pasożyty zaczynają unikać ramki pracy. Bo ja już rozmawiałem z kilkoma pszczelarzami, łącznie z tymi, którzy na przykład produkują tak zwane mleko trutowe i mówią, że kiedyś na każdej ramce było pasożytów nawet kilkadziesiąt, czasami kilkaset, a teraz są pojedyncze sztuki. No więc jeżeli się przez 10-15 lat selekcjonuje w kierunku znowu, że to, co poszło na ramkę, na jasny wosk, na ramkę pracy trutową, zostało zabrane, a to, co gdzie indziej się rozmnażało, to znowu utrwalamy cechę i to też wymaga sprawdzenia, że jak się nawet stosuje taką ramkę pracy, no to trzeba sprawdzić, czy w innych miejscach pasożyt znowu nie gromadzi się, czy w wielokrotnie przeczerwianych komórkach może się tylko trutowy gromadzi. To wymaga też dodatkowej pracy u pszczelarza, żeby sprawdził, czy ta cecha już istnieje, czy nie. Czy według pana miałby sens stosowanie przez 2 lata ramki pracy, a potem rok przerwy? To znaczy ja myślę, że każdy powinien zobaczyć po, powiedzmy sobie, już przetopieniu ramki pracy, warto, żeby te larwy trutowe jeszcze poddać choćby jakimś zabiegom, nawet jakiejś flotacji, żeby zobaczyć, ile pasożytów żeśmy uzyskali. Jeżeli to się skontroluje, czy porówna razem z tym, co było z osypu zimowego, czy tam czy metodzie pudrowej, czy innej metodzie flotacji z pszczół, czy nawet z czerwiu, jeżeli obserwujemy coraz szybsze zmniejszanie się tego uzysku przez ramkę pracy, to już można podejrzewać, że coś takiego jest. Wtedy warto odsklepić choćby taki czerw trutowy z ciemniejszej już ramki, gdzie było kilkakrotnie przeczerwione. Albo innym wyjściem jest, ale to nie każdy by się ucieszył, stosowanie ramki zbrojonej, między innymi ramki typu Jentera zbrojonej, którą się wykorzystuje przez kilka sezonów, ona już jest wtedy ciemna i wtedy bardzo łatwo, nawet mając jedną taką ramkę, sprawdzić, czy chętniej do niej wchodzą, czy nie. I to już jest taki prosty wynik, żeby sobie porównać, czy taka cecha istnieje. No mówię, z warozą będziemy mieli problem, bo niestety nowoczesne pszczelarstwo sprzyja niesamowicie warozie. Ale też brak edukacji, ponieważ do tej pory spotyka się przeświadczenie często wśród młodych pszczelarzy, że skoro oni nie widzą warozy na pszczołach, to nie mają z tym problemu. Ja powiem co innego. Ja starszym propaguję dzisiaj rzecz, której się czasem śmieją na szkoleniach. Ja mówię, panowie, pod siatkę włożyć okulary. Bo niestety cechą ludzką jest to, że my nie chcemy widzieć problemów, więc jak nie widzimy, no to jesteśmy spokojni. Jak założymy okulary, to potem możemy się bardzo zdziwić. Natomiast młodzi no, mają dostęp do literatury. Przecież w literaturze jest jasno, wyraźnie opisane, że do 85% pasożyta może być poza sklepami. Czyli jak jest kilkaset sztuk, to na pszczołach będzie kilkanaście. Zaobserwować kilkanaście sztuk na kilku tysiącach, no to jest wtedy sztuka. Ale jak już się zobaczy, no to już jest niestety dramat w ulu i czasami rodzina wymaga nawet likwidacji, bo już nie da się uratować takiej rodziny. Także ja jak szkole, wiedza i dzisiaj to nawet nie tylko sama wiedza, dzisiaj to już nawet ja jak szkole z czegoś innego, z zarządzania warozą w rodzinach pszczelich. To już jest zupełnie coś innego. Bardzo ładnie to brzmi, ale u nas w kraju ciągle jest problem z monitorowaniem porażenia rodzin pszczelich, czy to metodą flotacyjną, o której pan wspominał, czy metodą pudrową. Ja powiem tak, w przypadku pszczelarzy ja szacuję ten odsetek między 3 a 5%. Ja im tłumaczę, że jeżeli nie wiecie, jakie jest porażenie pasieki, nawet 20% powiedzmy sobie, bo sprawdzenie jednej rodziny jest żadnym wynikiem, nawet z 10. Jeżeli co najmniej 20% dużej pasieki, a 50% małej pasiece nie sprawdzi się, czy nawet przez osyp zimowy. Teraz przy dennicach higienicznych to nikt nie mówi, że jest jakiś problem z osypem zimowym, wszystko jest przesiane, gotowe, tylko brać i liczyć. I nie zdają sobie sprawy, że liczebność pasożyta między 2 sąsiadującymi rodzinami może się różnić 100-krotnie. W jednej będzie 2, w jednej będzie 200. Z tej będzie miód, z tej miodu rodziny nie będzie. I znajdą wszystkie wytłumaczenie, dlaczego miodu nie ma, że sąsiad ukradł pszczoły, że jest CCD, że najróżniejsze rzeczy, a nie zdają sobie sprawy, że po prostu zaniedbali kwestię warozy. To jest biologia. I w jednych rodzinach mamy, część rodzin ma większe zachowania higieniczne, część mniejsze.
Dlatego bardzo jest zróżnicowany ten poziom porażenia. Jak nie ma wiedzy, to nie wiemy, z czym pracujemy. Wiosną wszystkie rodziny mogą wyglądać identycznie, ale po 4 miesiącach to oni nie zdają sobie sprawy, że mają 200 sztuk, za 20 dni ma 400, 800, 1600, a potem już 3200, a potem już rodziny nie ma. I to już ani miodu, ani rodziny. Tylko, że w tym momencie jakby wychwycił, że jest podwyższone, no to wie, że jest jeszcze czasem na moment taki, że spróbować pomóc tej rodzinie, bo można wczesną wiosną. Właśnie pszczelarze zapomnieli, że apiwarol dzisiaj się zmienił, że apiwarol jest do wczesnowiosennych i do późnojesiennych zastosowania, a nie tradycyjnie po głównym pożytku, bo wtedy mamy większą szansę na zniszczenie tego pasożyta. Również dzisiaj staramy się propagować, żeby wbudować w sezon pasieczny okres bezczerwiowy. Ale to znowu z pożytkami nam się strasznie kłóci. No ale jesienią jest zawsze moment karmienia i ten moment karmienia wykorzystać nawet do stworzenia okresu bezczerwiowego, bo mamy narzędzia już dzisiaj takie jak izolatory międzyramkowe, no choćby izolator chmary, bo taki w Polsce jest najbardziej rozpowszechniony i w tym momencie nawet przetrzymanie matki w okresie karmienia, żeby cały czerw się wygryzł, a potem ją wypuścić. No nie katować jej w tym więzieniu całą zimę, nawet jak w klasycznej metodzie, ale stwarzamy okres, kiedy czerwiu krytego już nie ma i nawet jak matkę wypuścimy, to zanim się pojawi, nawet jeżeli się rozczerwi troszeczkę i pojawi się czerw kryty, to mamy czas, to przynajmniej tych 8-9 dni na to, żeby spokojnie terapię zastosować, absolutnie na rodzinie bezczerwiowej. Więc tutaj można sobie z tym poradzić. No, a najlepszym wyjściem by było, żeby wszystkich zaprosić do gospodarki rotacyjnej. Tylko czy nas na to stać? Bardzo dobrze tłumaczy Pan w swojej książce, jak pozornie krótkoterminowa oszczędność może spowodować długoterminowe straty. I to nie tylko jeżeli chodzi o varroa, ale również o tworzenie odkładów w czasie nastroju rojowego. Pszczoły nas zawsze zadziwiają, zawsze z pokorą trzeba podchodzić. I pszczelarze traktują pszczoły też jak żywioł, jakoś to będzie. Ja mówię, trzeba umieć pracować z pszczołami, bo nawet w momencie, kiedy chcemy mieć tą w miarę nowoczesną, chociaż ja to tak nigdy nie traktuję, że to jest nowoczesne, bo to jest albo wysoce wydajne, albo powiedzmy sobie taka ekstensywna, bo to tak raczej by trzeba było to potraktować w kwestii pozyskiwania produktów. To moment, kiedy ktoś ma pasiekę ekstensywną, czyli stoi to koło domu, to albo doprowadzi do takiego momentu, że pszczoły się wyroją, albo będzie walczył z tą rójką na siłę. Czasami lepiej zabrać nadmiar pszczół, stworzyć coś, co przez jakiś okres będzie bezczerwiowe, sypaniec i można wtedy tam zastosować zabiegi i w tym momencie można w razie czego zasilić rodziny, które będą miały kłopoty tymi pszczołami, które mamy, jeżeli nie chcemy powiększać pasieki. Bo ja zawsze pszczelarzom mówię, że jak chcecie mieć zdrową pasiekę, trzeba mieć pasiekę powyżej 50 rodzin. Dopiero wtedy pasieka się staje zdrowa. Bo wtedy musimy umieć, musimy się uczyć, musimy zacząć liczyć pieniążki. Przy 4 ulach to jest miłość, nie ma z ekonomią nic wspólnego. Jak rodzina jest chora, pszczelarz kupi najróżniejsze rzeczy, zdobędzie nawet nielegalne, żeby tą rodzinę postawić na nogi. A to już, ale z miłością to się nie wygra. Ja powiem tak, natomiast jeżeli jest duża pasieka, to rodzina, która jest potencjalnie chora, bo już zaczyna tracić na tej produkcyjności, automatycznie będzie zastąpiona odkładem z rodziny zdrowej. I tu selekcja, bo to nie daje przychodów, natomiast ponosi koszty pracy, odkładów pracy, leków, wszystkiego. Lepiej przeznaczyć to na zdrowe odkłady. I tu automatycznie następuje także selekcja, bo ja mówię, to jest najważniejsza rzecz. W przypadku pszczół najgorszą rzeczą jest to, co myśmy zrobili przy warozie. Selekcję zastąpiliśmy terapią. Jak jest terapia, pszczoły nie mają możliwości wyselekcjonowania się w kierunku oporności, bo my im to pozbawiamy, bo im jest to niepotrzebne, my za nie to robimy. I to jest ten błąd. Przy nozemozie już tego błędu, żeśmy nie zrobili, nie ma leków, więc to, co jest wybitnie wrażliwe, niestety musi wyginąć i z tym pszczelarze się muszą zmierzyć, bo niestety ze śmiercią rodziny też trzeba się zmierzyć i to trzeba też podejść i czasami też trzeba samemu dokonać tej egzekucji, no bo niestety tak to wymaga i ta selekcja powoduje, że ostanie się to, co jest najcenniejsze. Natomiast jak zastąpimy terapią, to będzie kłopot. Czyli jednym słowem, przyszłość pszczelarstwa to edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja. Myślę, że pszczelarz będzie musiał się dużo uczyć. Pszczelarstwo nie jest trudne, a nie jest też łatwe. Powiedzmy sobie, ekonomicznie nie jest łatwe,
Ale z drugiej strony ja powiem coś takiego. Przy pszczołach to jest fenomenalna rzecz, bo można mieć produkcję i jeszcze można mieć przychówek. Także jak ktoś ma rodzinę pszczelą, to może mieć z tej rodziny nową rodzinę i jeszcze może mieć miód. Tylko musi umieć z tym pracować. Bo jak jest wiedza, to pszczelarz może zaobserwować te niepokojące objawy, które mu wskazują, że coś się dzieje. No niestety pszczoła dzisiaj ma ciężko, bo tych czynników stresowych jest coraz więcej. My im jeszcze dokładamy dodatkowe, nawet związane z samą manipulacją, z hodowlą. I to też wymaga edukacji. Bo ja widzę czasami pszczelarzy, którzy potrafią codziennie w ulach przeglądać od dechy do dechy i myślę, że takie rodziny nie są najszczęśliwsze. No i to też tracimy na produkcji. Także wiedza dzisiaj jest potrzebna, ale myślę, że pomoc dla pszczelarzy kiedyś będzie musiała nadejść. Bo w momencie, kiedy będzie kłopot, będzie trudność z utrzymaniem pszczół, no to trzeba będzie sięgnąć do wyliczeń, że rodzina daje 1600 zł dochodu narodowego i być może pszczelarz będzie musiał część tego dochodu dostać, żeby pszczoły żyły. Także, ale nie chciałbym doczekać takich czasów. A czy sądzi Pan, że w dobie tylu patogenów hobbystyczna hodowla pszczół w pewnym momencie po prostu będzie niemożliwa, ponieważ nakład na edukację i pasiekę będzie tak duży, że w pewnym momencie nie będzie się to po prostu bilansować? Ja myślę, że o hobbystyczną bym się nie martwił. To jest miłość. Jak ktoś ma drugi zawód, to te pszczoły utrzyma. To, bo ja zawsze tłumaczę wszystkim, co przychodzą i mówią, że on by chciał się zająć pszczołami. Ja mówię, proszę iść w termin na 2 miesiące. Albo się wsiąknie, albo się znienawidzi. Także pszczelarstwo jest bardzo, bardzo prostą dziedziną, bo to albo się złapie bakcyla lub nie. I ten, co złapie, to naprawdę będzie trzymał te pszczoły. I to szczególnie małe pasieki, to naprawdę będą hołubione. Tylko mamy czasem problem, bo średnia wieku pszczelarskiego w Polsce jest bardzo poważna. To są ludzie w większości starsi. I powiem tak, namówić ich na pewne rozwiązania jest bardzo trudno. Bo im osoba starsza, tym jest bardzo zachowawcza. No takie jest życie, to jest norma. Dlatego rewolucje, no nie widzę rewolucji. My musimy taką małymi kroczkami. Powiem panu, z takich szkoleń ja tłumaczę pewne zasady i mówię, czy pan to zastosuje. Nie. A dlaczego nie? Bo dziadek robił tak i ja tak robię. Pan może mówić, ale ja będę robił swoje, bo pszczoły dalej żyją. Też mogę w pewien sposób to zrozumieć, tylko że jeżeli ktoś nie chce próbować, nie chce się uczyć, no to już jest kłopot. Bo z tymi pszczołami będzie o tyle kłopot, że jeżeli on doprowadzi do sytuacji, że pojawi się tam groźna choroba, to on może tego nie zauważyć, nawet z tego względu, że jest starszy, że ma słabszy wzrok, że rzadko zagląda, bo tamtego dnia i tamtego nie miał siły. I gorzej, jeżeli to będzie naprawdę groźna choroba i zagrozi dla wszystkich pasiek sąsiadujących. No mamy jeszcze problem porzuconych uli, pseudo-trzymaczy pszczół, pszczelarzy pokrzywowych, jak ja ich nazywam, czyli takich, co są niezrzeszeni, niezgłoszeni, nigdzie ich nie ma. Oni też ani nie karmią, często nie zwalczają pasożyta, stanowią źródło jesiennych powrotów pasożytów przy rabunkach. To ja mówię pszczelarzom, tłumaczę, dzień jesiennego rabunku to jest powrót 100 pasożytów z powrotem do ula. Cóż z tego, że się wydało mnóstwo pieniążków na leczenie, jak leczenia w efekcie nie ma. I to też jest wiedza. A poza tym, no, pszczelarstwo polskie musi jeszcze przejść dużo. Tym wnioskiem zakończmy. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję ślicznie.